Hej, dzisiaj postanowiłem zająć się questem Droga ku Wolności, ale jeszcze tak odnośnie ostatniego odcinka, gdzie tam był mały fuck up z rękawicą wspomaganą. Sprawdziłem, czy da się ją zamontować na pancerz wspomagany, niestety się nie da, co było do przewidzenia, ale za to zrobiłem sobie młot, bo chciałem jednak mieć coś już innego niż ten kij baseballowy i sprawdziłem, młota już można używać w pancerzu wspomaganym, więc oto jest młot z dopalaczem i dzisiaj będę go testował, mam nadzieję, że się dobrze sprawi. Także lecimy robić następnego questa, Droga ku Wolności dzisiaj, i to jest gdzieś tutaj. Młot ma chyba o 25 albo nawet 30 damage'a więcej w sumie, bo on ma, zaraz zobaczę, chyba 60 było standardowych obrażeń i jeszcze do tego 25 energetycznych, ale jeszcze sprawdzę, żeby tu jakiś bzdur nie opowiadać. Uzbrojenie. Jest młot. Aha, 88, 25, no to dużo więcej ma. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ile było w pancerzu wspomaganym na baseballu, ale chyba jakieś 60. No to tak, no, koło 50 więcej, także powinna być niezła rzeźnia. Podarty list. O, zobaczymy, co tam w liście. Zobaczymy, co to za list tam był. Podarty list. Podarty list jest. Wiesz, za to, o nie, Boże, jakieś kurde zwierzenia. Ale to zbyt niebezpieczne. Jeżeli zostaniesz w Diamond City, przynajmniej będę mieć pewność, że nic ci nie grozi. Jeżeli jednak nie dasz się od tego odwieźć, to przynajmniej uważaj. Podróżuj nocą, trzymaj się rzeki i nie wchodź do komon. Dobra. Myślałem już, że będzie gorzej. Że tam jakieś wyznania kochanków będą. W którą stronę? Tutaj. O, jest robot. Ale się zamknął. O, już się otworzył. I co, będzie do mnie strzelał, czy nie? Okej, jesteśmy przy pierwszym punkcie. Add journeys and follow Freedom's Lantern. Dobra, czyli mam jakieś latarenki. Światełka jakieś, lampiony czy coś. Szukać. Jest gdzieś jakiś znacznik kolejny? Nie ma, więc tutaj, o kurcze, będę musiał zabłysnąć inteligencją i zmysłem detektywistycznym, ale jaja będą. A coś w questie mamy, jakąś informację? Kontynuuj podróż szlakiem wolności. Zaraz się opis, o. Powiedziano mi, że jeżeli chcę walczyć z Instytutem, muszę znaleźć trasę. Nie wiem, gdzie szukać, ale mam wskazówkę. Podążaj szlakiem wolności. Początek trasy turystycznej znajduje się... No dobra, super. Super podpowiedź. Dobra. Jakiejś latarni mam szukać, tak? Powiedzmy, że to jest to. Idziemy dalej. Czy to może chodzi o... Nie. Co, za strzałkami mam iść? Aż tak będą pokazywać, gdzie mam iść? No nie wiem. No nie wiem, spróbujemy iść za tą strzałką, jak gdy się wrócę. Nie, to chyba nie. To by było za proste, żeby po strzałkach sobie iść. Stay back, dobra. Stacja Park Street. Dobra. Muszę szukać tych lampionów jakichś. Tak mi się wydaje przynajmniej.
co się dzieje. O, gule, fajnie. Będę mógł testować. No nie uciekaj. Myślałem, że się rozpadnie na atomy. Kurczę, coś chyba tam ominąłem przy tej pierwszej wskazówce. Muszę tam jeszcze sprawdzić dokładnie. Keep out, dobra. Nigdzie nas nie chcą, kurczę. Nikt nas nie lubi, nikt nas nie kocha, nikt nas nie chce. O, wyznacznik na szlaku wolności. 7 and A. Some sort of code? Boston 7 plus A 7A 7A, dobra. Tutaj coś mogę. O co chodzi? Jakie 7A? Welcome, Patriot, to Boston Common, the start of the Freedom Trail. O, może tutaj czegoś się dowiem. You're a tour guide? Error. Response not recognized. No, jeszcze raz. Patriot to Boston Common, the start of the Freedom Trail. Dobra, to może bezpośrednio spróbujemy szlak wolności gadać. Tell me about the Freedom Trail. Starting here at Boston Common, follow the red path as it winds its way through our great city's streets. Markers on the trail are placed at many famous historic sites. See Paul Revere's house, the old North Church, the old State House, Bunker Hill, and many more. Dobra, jeszcze spróbuję, tam była jedna opcja chyba do pogadania. Boston Common, the start of the Freedom Trail. Historia Boston Common. I'm interested in the history of this place. Let us go back hundreds of years. It is the year 1775. For 7 years, thousands of British soldiers have camped on this very soil. In their orderly rows of tents, led by General Thomas Gage, they seek to quell the growing tide of revolution the night of April 17. The officers are assembled, General Gage. 4 days prior, I received word from the Earl of Dartmouth. We have our orders. Lieutenant Colonel Smith, gather 21 companies of our best men and carry them with the utmost expedition and secrecy to Concord. Once there, you will seize and destroy all artillery, ammunition, provisions, tents, small arms, and all military stores. But what of the colonists, General? Take care that the soldiers do not plunder the inhabitants or hurt private property. But we can and must defang them. So, near midnight, Colonel Smith marched with 700 redcoats to face brave American patriots in the Battle of Lexington and Concord, and thus the Revolutionary War began. Continue on the trail to walk through our great city's history. Dobra. Myślałem, że jeszcze będzie kartkówka na koniec. Dobra, idziemy dalej. Teraz może coś się dopisało. Kontynuuj. A mapa. Dobra, ciśniemy czerwonym szlakiem. Teraz powinno chyba być łatwo. O, szlak się urwał. Nie, tutaj jest. Ale ktoś do baz grał krechę.
Urząd Stanu Massachusetts. Nowy urząd miejski został ukończony, bla bla bla. Wybrana pod budowę działka była wcześniej jednym z pastwisk bydła, bla bla bla. Rząd stanu używał tego budynku bez przerwy aż do bla bla bla. Okej, okay, ciekawe. Dobra, na razie nie będę. Nie będę wchodził do środka, póki co. Aha, i teraz idziemy w drugą stronę, dobra. Było 7A i mamy 2A. Dobra, tutaj też jakieś będzie historyjka. Nie. 7A i 2A. Dobra, tutaj linia przechodzi. I idzie gdzie? Tam czy tam? Chyba tam. Oh, what's that? Hey, I got something. Oh. Ale dostał gonga super młotem. No, to ja rozumiem. Super młociszcze. Dobra, idziemy sobie dalej. Co to było? Gdzieś tutaj. O, jest szlak, dobra. Dalej jesteśmy na szlaku. Jest wskazówka następna. Now a 6 and an O. Powiedzmy, że to jest kolejność liter, czyli mamy... Dobra, tu pewnie i tak tego nie trzeba będzie zapisywać, jak znam życie, bo to by było już zbyt skomplikowane jak na obecne gry. Właśnie tego mi brakuje w tych grach. Kiedyś trzeba było coś zapisywać, notować, coś pamiętać, a teraz to się wszystko samo automatycznie zapisuje i tyle. Kiedyś trzeba było troszkę pokombinować, coś kurczę pogłówkować. Teraz te gierki takie wszystkie uproszczone. Gdzie on powiedział? Jest szlak, jest wskazówka następna. Nie jest najlepszym wyborem na rozwalanie działek. Ale dobra. Wow, granat! Ale mi pod dupę wcisnęli. Jeszcze tam biegają. No zgiń. No zgiń. No. I dobra, to baw się z nimi, skoro mi i tak przed lufą łazisz. Tutaj co będzie? 3i. 3i. Doleciał do nich, czy nie? Spróbuję im jeszcze jeden rzucić. O! Ten ich tam ładnie poszatkował.
wszyscy? Chyba wszyscy, dobra. Okej, idziemy dalej. Teraz w prawo. Could use a practice. Last chance to run. Wskazówki nie, to ciśniemy. O, kapsle. Coś tu widać? Nic za bardzo. O, tam jeszcze jakieś zwłoki do przeszukania. Dobra, idziemy dalej. Dobra, jest dalej szlak. Jest wskazówka. O, biegnie wariat i jeszcze mi go zasłania ten. Dobra, fajnie, sam się wysadził. O kurcze, wyrzut na rakiet. Rozwalony. Ten też. Jeszcze coś? Chyba czysto. Steampack. A jeszcze jeden, jestem na dole. Ale tu mam w ogóle amunicji do tej broni. Trzeba ją chyba będzie troszeczkę ulepszyć. Wkurza mnie, że tak wolno mogę nią strzelać tylko. Mówiłem do te całe fuzyjne, no jak to się nazywa, rdzenie. Już mi się powoli kończą. Także będę musiał niedługo przesiąść się na inną pukawkę. Czego tu? Wyrzutnia rakiet, ale ja już mam tych wyrzutni chyba z dwie, więc niepotrzebna mi kolejna. Co? Dobra, idziemy dalej. Już się troszeczkę wczułem za bardzo. Szlakiem. Kurczę, gdzie to teraz? Aha. Tutaj jest, dobra. Co to? Kurde, nie rozumiem, czemu mi co jakiś czas ziemia po prostu wybucha pod nogami. Ani żadnej miny tam nie ma, ani żaden kretoszczur z tego nie wyskakuje, tylko po prostu jakbym w olbrzymią purchawkę wdepnął. Tu jest szlak, ale wskazówki nie ma póki co. You're here.
i amunicja mi się skończyła. Znaczy magazynek. Co? Krótkie co? Aha, karabin, samoróbka, dobra. Nie wiem, gdzieś tam przeczytałem, krótka armata. obejrzyj. 8D. Może oni w statki grają? 2B, 3C, 5D. Trafiony, trafiony, zatopiony. Kościół Old North, o jest wskazówka. I to jest chyba koniec trasy. 1R. The trail ends right at the church. No to trzeba wejść do kościoła. O nie, nie chce mi się tego czytać. Rewolucji na końcu było, dobra. Jeszcze sprawdzę na wszelki wypadek. Aha, poszukaj trasy. Droga ku wolności. Coś się zmieniło w opisie? Szlak wolności zaprowadził mnie do kościoła Old North. Może dzięki tym literom i cyfrom, które udało mi się pozbierać po drodze, zdołam odnaleźć trasę. Aha. No nie mówcie mi, że teraz akurat trzeba było to zapisywać. Bo nie zniesę. Znaczy, jeśli trzeba, to fajnie, tylko że tak się tego nie spodziewałem, że nie zapisywałem. O, ten to jakiś kurczę wykoksany był. I fajny dopalacz odrzutowy ma ten młot z tyłu, widzieliście? Patrzcie. Kurczę, nie wiem, tutaj chyba... O, tak będzie lepiej. Widzicie, jak tam mu się świeci? Silnik? Dopalasz? Taki... Normalnie to taka wyrwirączka. O! Jakiś młot. Cele krwawią, otrzymują dodatkowe 25 punktów obrażeń. No... Też może być fajne. Kapsel. Gdzieś tu jeszcze jeden był, ale trudno już olać go. Tu jest jakaś latarenka namalowana. I to jest, wygląda jak ta z questa, taka symboliczna. Jest jeszcze gdzieś taka narysowana? Nie widzę za bardzo. O, jakiś gul tam zaatakował mojego gula. Nieprzyjazny gul zaatakował zaprzyjaźnionego gula. O, tu coś jest. Tą górę do końca. Tam do końca nie dobiegłem. A coś tutaj jest, widzę. Jakieś przejście jeszcze. O! Kurczę, kleju bym nie znalazł, no. Super klej to jest chyba 5 sztuk od razu. Już takie skarby bym opuścił.
lecimy na zakrystię, czy jak to tam się zwie. A tu ksiądz z ministrantami. Niedobrze. Nie chciałem wychodzić stamtąd. Gdzie ja jestem? Dzwonnica. Na dzwonnicy, na bank coś fajnego znajdę. Na bank. Ha! Wytłumiony, skalibrowany, potężny karabin snajper. Nie, 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 nie spadaj. To jest chyba taki sam, jak ja już sobie zrobiłem, tylko... No, trudno, będę miał teraz dwa. Dobra, trzeba wrócić do środka. I teraz sprawdzimy piwnicę. Sport do tego młota wymyślić, bo w baseballu to było pewnie, znaczy oczywiste. A tutaj nie wiem, polo, o, w polo się młotkami gra. Zaraz będziemy się uczyć gry w polo. Gdzie tu jest to zejście? Po symbolach latarni, okej. Za bardzo innego wyboru i tak nie mamy, ale co tam. Jest zawodnik. Fanciest crypt in Boston. Gdzie? O kurde, sorry. Co? Pierwszy raz gram w polo, jeszcze nigdy nie grałem. Drobna wtopa. Jeszcze to, jeszcze będę mistrzem. O! Zajście coraz lepiej. Wojskowa taśma klejąca. Z tego jest chyba trzy kleje. No co ty powiesz? Dziom. Aha, wpadł sobie pod tekstury, dobra. Dobrze, że z nich dużo kleju leci. Jakieś taśmy, kleje. Przydadzą się, jest następna latarnia. Tylko... Aha. So, that's not right. Nie, to nie tak. Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, okej. Okay. Aha, jest strzałka, no dobra. I teraz właśnie powinienem tą kolejność. O nie. O nie. Drugie było A i siódme było też A, chyba z tego co pamiętam. Tylko co było pierwsze. Kurczę, muszę się cofnąć. Dobra, ja tu na chwilkę przerwę, wrócę sobie tą trasę przebiec jeszcze raz, żeby tutaj nie marnować czasu i za chwilę kontynuujemy. Niech mnie coś, kurde, zabije. Zaraz wracam. Okej, okay, mam już rozwiązanie, znaczki pozbierane, wyszło nam z tego Railroad, czyli wpisujemy Railroad, najpierw trzeba R tutaj gdzieś znaleźć. Obróć zgodnie z ruchem, gdzie jest R najbliższe przeciwnym. It spins. O, wciśnij.
litery. Teraz A. Let's start with R. Aha, dobra, tu jest cała sekwencja. Nawet nie zauważyłem, dobra. A. I. L. I teraz road jeszcze muszę znaleźć. Chyba już tak dobrze nie będzie. Ej. Ry. O. I jeszcze D. Hej, normalnie Indiana Jones się chowa. Ale żeśmy łamigłówkę rozwiązaliśmy, co? Żeśmy. Czemu mojego, znowu mojego kijaszka nie widać? Teraz? No. Dobra. Stop right there. You went through a lot of effort to arrange this meeting. But before we go any further, answer my questions. Who the hell are you? No jak to kim? Typek, kurde, nie widzieliście moich filmików? Co za ignoranci. Zbieram złom, tak, na pewno się na to nabiorą. Why don't you tell me who you are first? In a world full of suspicion, treachery and hunters? We're the Synth's only friends. We're the railroad. So answer my question. Aha, czyli to są... Ja mam ich wyrżnąć chyba dla tych paladynów tam z Bractwa Stali. I followed the Freedom Trail looking for the railroad. I'm not your enemy. If that's true, you have nothing to fear. It's clear you're not with the Institute. But who told you how to contact us? Dobre sąsiedztwo. Who's the Institute? What? You're serious. Where to begin? Dig deep enough into any tragedy in the Commonwealth, and 9 times out of 10 the Institute's involved. Kidnappings, unexplained virus outbreaks, wiped out settlements. They've done that, and worse. But always from the shadows. The only real evidence most people have that they even exist are their crowning achievement, the Synths. Synthetic machines designed to look, feel, and sound human. And against that, we're the only people stupid enough to fight them. So now you answer my question. How'd you find out how to contact us? Powiedzieć jej czy nie? Dobre sąsiedztwo. No tam nie przepadają za ty... Dobra, powiem. I just heard a rumor about you guys, in Good Neighbor. I see. I'm Desdemona, and I'm the leader of the railroad. And you are? Deacon, where have you been? You're having a party. What gives with my invitation? I need intel. Who is this? Wow! Newsflash, boss. This guy is kind of a big deal out there. No, dokładnie, bo tam mają YouTube'a. Czy my się znamy? Potwierdź mi, bo mam cichego wielbiciela. Do we know each other? I didn't need to meet you to hear about you. You have made waves. Does the Silver Shroud mean anything to you? I heard he took out Sinjin's gang all by himself. Pretty remarkable, huh? And, as if that wasn't enough, you're the leader of the Minutemen. I hear you cleared out the castle. Everyone's talking about that. So you're vouching for him? Yes, trust me. He's someone we want on our side. That changes things. So, stranger, why did you want to meet with us anyway? Fajnie, że nie będę musiał ich wyrzynać wszystkich. Hmm.
You're the only ones fighting the Institute, and I want to take them down. I'd like to say that nobody comes here out for blood, out for revenge. That everyone's here to help their fellow man. That would be a lie, though. I don't want anyone else to suffer at their hands. Amen to that. If we're going to be dealing with you, I need to make sure we're on the same page. You know what a synth is, right? I've heard rumors. What are they, really? The Institute created them. Synthetic humans. They're mostly organic, part machine. Somewhere along the line, they became more than just constructs. They think, they feel, and they act just like you and me. The Institute treats synths as property, as tools. Go on. So we seek to free the synths from their bondage. Give them a chance at a real life. I have a question. The only question that matters. Would you risk your life for your fellow man, even if that man is a synth? Could you elaborate? Answer with your gut on this, your heart. If you had to put yourself in danger to save a synth, would you do it? Kurczę, no skąd mam wiedzieć, jak nawet nie do końca wiem, czym są te syntki zasrane, no. Ona mnie pyta, czy dla niego życie poświęcę. To tak jakby mnie pytała, czy poświęcę życie dla telewizora, kurde. It depends on the circumstances. There's no middle ground with this. Would you risk death to save a synth? O Boże, ale upierdliwa baba, no. No dobra, mam zaryzykuję, no. I don't see this as any different. Well said. You are right about us. We're the only ones in the Commonwealth brave enough or stupid enough to fight the Institute. And we could use more brothers in arms. But right now, we don't have the time to train up a new agent. There are, however, other valuable ways you can contribute. And in turn, we can help you. See Deacon for details. You're free to go. Hey, mind if we talk now? Is everything all right? Yeah, yeah, it ain't anything bad. Just you taking care of Bobby. I ain't proud of having to put you through that. That sort of dictatorial shit ain't usually my style. You seem awfully torn up over Bobby. Was there something between you? Nah, nothing like that. I just hate seeing guys like me use their sway to do that kind of harm. Hell. That sort of bulls the whole reason I became mayor in the first place. Some ass named Vic ran the town for I don't know how long before that. Guy was scum. Used us drifters like his own personal piggy bank. He had this goon squad he'd use to keep people in line. Every so often he'd let them off the leash, go blow off some steam on the populace at large. Folks with homes could lock their doors, but us drifters, we got it bad. There was one night, some drifter said something to them. They cracked him open like a can of cram on the pavement. And we all just stood there, did nothing. You can't blame yourself. Sounds like you were outmatched. Probably would have killed you too. You're right. But it was still spineless. I felt like less than nothing. Afterwards, I got so high, I blacked out completely. When I finally came to, I was on the floor of the old state house, right in front of the clothes of John Hancock. John Hancock, first American hoodlum and defender of the people. I might have still been high, but those clothes spoke to me, told me what I needed to do. I smashed the case, put him on, started a new life as Hancock. After that, I went clean for a bit, got organized. Convinced Cleo to loan me some hardware. Got a crew of drifters together and headed out into the ruins. Started training. Next time Vic's boys went on their tear, we'd be ready for them. Hmm.
Why not try and reason with Vic instead of creating a militia? Hey, if I thought for a second that would work, I would have tried. Or at least, thought about trying. So, the night of, we all got loaded. Let Vic's boys get good and hammered. Burst from the windows and rooftops where we'd been hiding. They never even saw it coming. We didn't have to fire a shot. We didn't have to. But we sure fucking did. It was a massacre. Once we'd mopped up, we strolled right into Vic's quarters in the state house, wrapped a rope around his neck, and threw him off the balcony. And there I am, gun in hand, draped in Hancock's duds, looking at all the people of Good Neighbor assembled below. I had to say something. That first time I said them, they didn't even feel like my words. Of the people, for the people, was my inaugural address. Became Mayor Hancock of Good Neighbor that day. And from then on, I vowed I'd never stand by and watch. Ever again. And you're never gonna have to. We'll take care of the Commonwealth together. Good. I just hope you get where I was coming from. I ain't out to bring harm to anyone that didn't earn it. Though I'm getting the distinct idea you got the same plan. Well, you probably heard enough of me running my mouth for one day. Wanna get moving? No. Hancock w sumie na początku myślałem, że będzie największą mędą w tym całym towarzystwie, ale widzę, że się nawrócił chłopina i teraz jest całkiem w porządku koleżka z niego. W porządku guleś. W porządku gulej z niego. Także fajnie, że do nas dołączył. Zadanie zostało wykonane, odnaleźliśmy cel podróży, cel trasy ku wolności, więc tutaj się zatrzymam, na tym sobie skończymy i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.